straight to the mountaintop in the south. Which mountain? The one to the east of Puerto Sacarico. You'll find vines there, which you can use to climb up. Tak się śmiałem, że aż mi nagranie przerwało. Dojebał. Masz mnie za kretyna! Are you fucking kidding me? Nie, to nawet w Rezenie 3 jest zajebiste. Dobra, skupmy się na dialogu i znowu będzie odcinek podzielony na kilka części. Tak jak myślałem, bo gra wciąga. What's so special about your purse? Nothing. But if you want to get my arse off this island, a little seed money is never a bad thing. Makes sense. Te skórniaki to masz na mordzie. I'll return your purse to you. I'll take your word for it. Good luck. O, dobra. Mamy kolejnego questa, którego z chęcią wykonam. What can you sell me? Just have a look around. O, możemy pohandlować, fajnie. Sprzęt. Ty koleś ma maczetę. Zajebiście. 100 sztuk złota. My tu bogaci, to spokojnie. O, trochę rumu by nie zaszkodziło, powiem ci szczerze. Kupuję, kupuję. Eliksir złodzieja. Bełty, naboje. Trochę nabojów by się przydało. O, za 2 sztuki złota, to ja w sumie wszystkie kupię. Naboje, dziękuję. Co to za śródołowiany? Na krótki dystans pasuje do strzelby pistoletów. A nie, na razie wolę takie zwykłe. Przedmioty, maczeta. O, jaki. O, i tu mamy teraz mowę o pancerzykach i nie tylko. Fajnie. Maczeta, jakie tu damage? Miecze plus 5. O, krawodź gacz tutaj jest. Szpada oficera. Oficerska, przepraszam. To od 20 do 40. 300 sztuk złota. O, tu byśmy sobie kupili trójróg. Kapelusz z błękitnym. Z czym? Piórem. Dwa targi. Ale to lepsze, szczerze mówiąc, bo tu ma o jedno więcej takich statystyków. Dobra, kupuję. Jedwabna koszuleczka. Czarna koszuleczka. Zastraszanie twardziej, kuloodporny. A kupujemy. Białe spodenki. Są inne spodenki? Nie, kupujemy. Eleganckie półbuty, twardziel. Porządne półbuty. A wolę takie. Z pozłacanymi klamerkami. Bo to i tak nie ma znaczenia, ma te same statystyki. Tyle samo kosztuje. Tu jeszcze jakiś pierścień. Plus złotousty 5. Ale szczerze mówiąc, to bym tego pierścienia nie kupował. On mi się nie opłaca. Dobra, i co do broni? Właśnie, jeszcze co do broni. A my jaką mamy tutaj broń? Floret. No i przydałaby się szpada oficerska, szczerze mówiąc. Tak, przydałoby się. No to kupujemy za te 300. What can you sell me? Just have a look. Czekaj, dobra, chyba nie dobijemy jednak. Dobra, no to kupujemy tą szpadę oficerską za 300. Dobra, a co do reszty? Łupy, bełty. No, o, znowu masz trochę naboi. Ale nie, na razie 30 starczy w zupełności. To w zupełności wystarcza. Dobra, wszystko. A coś mogę sprzedać? Na razie to powinniśmy pozakładać coś na siebie. Ale fajnie, to nam poprawi wygląd. W tym miejscu przynajmniej. Prawa ręka. Ej, my w ogóle. Czekaj, ja nie kupiłem. Momento. Just have a look. Ja chcę tą szpadę oficerską. Dobra. Can you sell me? Co ja zrobiłem? Przecież czemu nie mogę kupić tej szpady? No kupiłem ją wyraźnie. Nie, no bez jaj. Aha,
No co, nie mogę tego kupić? Czy co? No weźcie, nie wkurzajcie mnie nawet. Poważnie, nie wkurzajcie mnie. Chcę tą szpadę. Czy to jest takie trudne tempaku do zrozumienia? Ja pierdolę. Tu gadać jak do idioty. Aha, i dobiliśmy teraz targu, tak? To myślę, że zadziałało. Prawa rączka, jest nasza szpada. Lewa ręka, pistolet. Tam mamy sporo amunicji. Kapelusz awanturnika. Czemu ja to mam? Jak ja wyglądam. A jak będzie wyglądać trójróg? O, i o wiele lepiej, no i tak ma być, kurde. Tak ma być, tors. Czarna kamizelka, płaszcz awanturnika. Ty kurde, o jest. Ale zajebiste. Trzeba przyznać. Nogi. Spodnie awanturnika. Aha. A, wolałbym białe spodnie, tak dla wyglądu, bo widzę, że tutaj te same statystyki, ale nie robią różnicy. Stópki, buty awanturnika. Tutaj mamy plus 2. A weźmy te buty awanturnika. Okej, dobra. Kolczyk. No, mamy złoty kolczyk. Amuletów nic, pierścień. A i to trochę zrobiłem też głupotę, żem w ogóle nie założył tego, ale fajnie, przynajmniej teraz jakoś wyglądamy. Dobra, najpierw chcę sprzedać to, co w ogóle mi niepotrzebne. No, kapelusz awanturnika akurat mi nie przypadł do gustu. Lepiej mi się nosi trójróg, więc to w sumie można sprzedać. Tak, to w sumie też. To, co niepotrzebne, to sprzedajemy po prostu, no i tyle, no. Tyle. Okej, okay. To, co nie jest założone, to na sprzedaż. Pierścień oficera. Zwodniczy pierścień, no, co by tu założyć, bo tu jest trochę tych pierścieni. Na sprzęt. Coś ze sprzętu, te sztylety to się kiedyś przydadzą. Zostawię te pierścienie. Kryształowa pochodnia. Czary się przydadzą. Zawsze. O! Trochę łupów by tu się posprzedawało. Oręż cienia. Dobra, to teraz tak. Te oręże posprzedajemy. Stare mieczyki. Ruda złota i żelaza. A, to w sumie możemy to złoto sprzedać, bo i tak to się zamienia złoto. O, pereł to sprzedamy w cholerę. I przynajmniej będziemy mieli nieco golda. To nam się zwraca w sumie. Kurde, kieliszki, talerzyki, drogocenne pierdoły. Puchar z czaszki, złota miska. O kurde, już tu jesteśmy bogaci w sumie. Złote berło. No to fajnie, to sprzedajemy te pierdoły. No to mi się w ogóle nie przyda, rubin. Kurde. Mhm, okej, to go odsprzedam. Nefryt. No takie rzeczy bym zostawiał z odkopów. Kości. Przegniła kość. A, na sprzedaż. A, języki. O, to zostawimy, bo to kiedyś możemy sporządzić. O, w sumie można sprzedać mu te zęby. A czekaj, dobijemy targu. What can you sell? Czekaj, idziemy to mamy. Z tym dobijaniem targu. Czekaj. No i co jest? Jak ja mam z nim dobić tego targu? Ha? Dobra, w dupie w sumie. Okej, chyba to sprzedało się w sumie nieźle.
Okej, to tak, teraz szpony. Tak, sprzedajemy. 1 kilo zostawiamy dla siebie. Jedną łopatę. Czaszka taka bezwartościowa. Dzbanki też takie do kitu. O, nożyki również. Takie najniepotrzebniejsze rzeczy to na sprzedaż. One w ogóle się nie przydają. Co jeszcze? Dawać mi tutaj. O, młot kowalski też się przyda, bo to też narzędzie, kiedy moglibyśmy coś wykuwać na przykład. Tą rudę żelaza czy by sprzedać, bo nie wiem, tak ten nefyt, bo mam takie wątpliwości, że mógłbym lepiej to zostawić na przyszłość. No i dobra, w sumie zwróciło nam się i to fajnie. Teraz tak, ty się nieco wzbogaciłeś, kupię sobie ten eliksir złodzieja, się może kiedyś przydać. No i w sumie to chyba wszystko od ciebie, bo tutaj chyba już więcej nie kupię od ciebie. Jak to nie dokonano transakcji, no to bez jaj. Dobra, dobijajmy targu. Udało się w sumie. Dobra. No to trochę pohandlowaliśmy. I szczerze mówiąc, zrobimy sobie tą misję teraz. Tylko tak, te tubylce mnie trochę irytują. Się trochę zachowują, jakby w ogóle nie ogarniali, o co chodzi. Kryształowy portal Takarigi. Załoga Takariga w drogę. W środku wyspy. Czekaj, w drogę. Dobra, to sobie to zaznaczamy. Idziemy w stronę misji. Yo, yo, madafaka. On nawet chyba tego nie zrozumiał. Są idioci po prostu. O kurde. Wiedziałem, że mi coś tu nie grało. Te, won mi stąd ptaszynki. Tej, za dużo tych ptaków. Aż za dużo. Stanowczo. Ale teraz kroję damage. No nie, no zabrał mi expa, gnój rąbany. Oddaj mi F! No kurde, co za... Ruska, męska dziwka zabiera mi kile. No nie! Człowieku, zabrałeś mi cały exp, ty żulu. Kurde, nie... No nie do... nie dojeb, kurde, no... Już tak powiem. No zabrał mi exp. No tak brutalnie muszę powiedzieć, zabrał mi exp. Jebaństwo. Kurde. Kurde, tego tubylca to ja bym go zabił na miejscu za to, że mi skradł tego expa. Śmieci rąbany. No i co, i co? No, miłośnik zwierząt, dziękuję. Przejaczy mnie może uszczęśliwy bardziej. No nie. Kurde, debil umalowany na twarzy będzie mi tu kurde expa kradł. Ten ptak jest mój i chuj w dupę. Ło. Ale dobra, przynajmniej teraz jakoś wyglądamy. Przez kilka odcinków normalnie chodziłem pół goły prawie, że. A tak to przynajmniej teraz mam coś na sobie. I ten miecz też nie bije najgorzej. Dobrze, w końcu. No i 300 expa w plecy jestem. Tak naprawdę. Ale dobra, już nie będę kłócił o expa, bo i tak koleś by podszedł, więc w sumie to bez znaczenia. Dobra, idziemy dobrze w sumie. Tak. Nabojów mamy 33, to spokojnie możemy strzelać. Jakby się coś działo takiego groźnego. O, konieczynkę sobie zbierzemy na pamiątkę. Tu coś się takiego pali. Trochę dziwnie się poczułem przez chwilę w tym dymie. Gdybym mnie miało coś zaraz zabić. No tak wyglądało, no. Nie zaprzeczycie, nie? Dobra. Jesteśmy tutaj. To trochę miejsce mnie tutaj. O, i mamy to nasze Puerto Sakariko. Tutaj właśnie, legendarne przedmioty. Mam poszukać planów domu gubernatora Puerto Sakariko na Takarigi. O! I teraz to by się przydało zrobić. Ale najpierw trzeba pomóc, wiecie, innym. Potem się zajmiemy naszym
dodatkowym celem misji. Coś tu mamy. Tam jakiś strażnik, tu chyba mogę wejść. O, trochę chleba nie zaszkodzi. Da się... Tej tą małpkę dałoby się zabić? A dziękuję. Ty muszkiet! Ty kurde, nie może być! No nie może być! Aha, ten muszkiet jest tylko na pamiątkę. Muszkiet, gdzie jest muszkiet? Aha, i to mamy... To można tym walczyć. Jaki to w ogóle damage kroi? Muszkiet. Obrażenia. Obrażenia krytyczne. Zasięg. Kurde. Nie no, zatrzymuję sobie ten muszkiet. Oczywiście. Czekaj, czekaj. No. Kurde, no patrz. Muszkiet będzie tutaj. Tak, tutaj będzie muszkiet. A tu będzie szpada. Okej, spoko. Czyli wiadomo, gdzie już mamy muszkiet. Ale fajnie, fajnie. Muszkiet nie najgorsza broń. A nawet był momentami lepszy od pistola. Jest jakiś kufer. Widelec. A bierzemy takie pierdoły, które się przydają. Dobra. Dobrze, my to idziemy? My mamy iść w sumie za celem misji, ale... A, zda się to z nimi gadać? To są zwykli żołnierze, to nawet nie ma sensu z nimi gadać. Dobra, tego indyka nie ubijemy przy ludziach, bo oni zaczną na nas, wiecie, z mieczami i pałami na nas lecieć. W ogóle, gdzie mam iść? Mapę morską mi pokażcie. Aha, aha, aha. Trochę będzie ciężko tam dotrzeć. Ale no, próbujemy mimo wszystko. Dobrze idziemy, to w sumie nie jest źle. To kolejny indyk. Nie będziemy ich ubijać. Jeszcze nas... No pozabijają, no. Tyle mogę powiedzieć. Pozabijają nas jak... dzikie świnie i tyle będzie z nas. Trzymają te muszkiety jak nienormalni. A ja sobie mogę chyba spokojnie lutować. Małe co nieco, ale tu nic nie ma niestety. To szkoda, że tu nic nie znalazłem, ale tu jeszcze sprawdzam. Tak na pewności. Okej, teraz idziemy tutaj. Tu widzę jakiś niklasztor. Czekaj, ja tu wejdę na górę. Coś tu znajdę? Na marne tam wbijałem. O kurde, ale się trochę wyglebiłem. To aż nienormalne to było. Momentami. Ale tak lutujemy, tak se lutujemy. Aż nie skończymy. Oj, who invited you? Dobra. Nie będziemy lutować. Jeszcze nas tutaj oskarżą o kradzież. Dlatego bym nie chciał. O. Ale roślinki zawsze są. Jakieś... O kurde. A guścia się to nie spodziewałem w sumie. A proszę cię. Proszę. Dobra, surowe mięsko będzie przynajmniej z tego. I tu kolejny owoc maki. Ale fajnie, że za domem coś było. Guściec ubity. To miasto jest nieco bezpieczniejsze. O, jakiś kuferek. Otwarty? Nie, zamknięty. To sobie zapiszemy jeszcze grę jako nowy save. Dobra, idziemy dalej. Przesprintuję nieco. Trzeba docierać coraz bliżej do tego celu misji. Bo to jest teraz w tej chwili dla nas ważne. Nie, dobra. Nie będę tu nic ubijał. To jeszcze będzie źle. Da radę tu wejść. Komandant Sebastiano does not wish to be disturbed. What's going on here? It happened like this. Takarigua was ravaged by shadow minions. A cave, shaped like a skull,
erupted from the ground, and they came pouring out. The pirate's den in the east of the island was destroyed first. And we'd probably all be dead if Commandant Sebastiano hadn't rushed to our aid. He led us deep inside the cave. But... But what? The Commandant ordered us to retreat. We evacuated the people. And our new orders are to defend Puerto Sacarico. Ten jak maszeruje jak po ciastka. No, bo chyba chce ciastka. But that's not all, right? Not quite. The Guardian Horas, our prisoner, has run off. Ooh. If you know anything about him, you'd better report it immediately. Anything else? Governor De Fuego is gone, and a few people have deserted. And you still have everything under control? I told you, we're having some difficulties. Let me speak to Sebastiano. I told you, the Commandant doesn't want to be disturbed. Don't give me a hard time. We've got enough problems as it is. But it's important. You think so? And what's so important that I should let you pass? That's between me and him. Maybe. But you're gonna tell me first. So what is it? I'm fighting the shadows and need your help. Everyone's fighting the shadows if they don't want to die. Yeah. But I may have some information that could help you. Ah. Fine, you can go in. But be careful, the Commandant's in one of his moods. So don't pick a fight with him. Yeah, yeah. Dobra, wbijemy do niego potem. Przynajmniej tu już mamy zapewniony dostęp do komendanta, Sebastiano. Ale to jeszcze nie teraz, spokojnie. Będzie czas. To wbijemy tam. Tylko teraz tak, kwestia jest inna jeszcze. Bo mam wrażenie, albo słyszałem znowu jakiegoś guźca. I'm watching you, mate. Dobra, nie przeszkadzam, kurde. Już nawet nie można tu wbić normalnie. Nie będę okradał przy ludziach, kurde. O, to jakiś stuwar. I'm not a weaponsmith. Rusznikarz. Szkoda. No słyszę jakiegoś guźca, jak nic. Dobra. Jednak mi się zdawało. Aha, to chrapanie tak robi, dobra. Spoko. Już myślałem, że coś gorszego. Ty, jakiś kamień teleportacyjny. Teleport Puerto Sacarico. A, fajnie. Będziemy mogli się teraz tu tepnąć. Woohoo! Madafaka! I teraz się możemy tepać tutaj. Zajebiście. Fajnie. Trochę jak w Gothicu 4, powiem wam szczerze. Też takie były kamienie. Ale ich się nie aktywowało, tylko trzeba było odświeżyć mapę, żeby ją było można aktywować w ogóle. Dobra, i teraz tak. Teraz pójdziemy sobie w tą stronę. I znowu mamy plażę i pewnie znowu możemy mieć okazję na małże. Aż się zrymowało, jak widzicie jeszcze. O, tu warto by było też nieco wyczyścić tego miejsca. Dobra. W ogóle zapiszę sobie zaraz. Dobra, teraz zapiszę. Gdzie mój pierwszy zapis jest? Dobra. Dobra, chodźcie. Chodź tu. Zaraz spadniesz. Ty kurde, teraz 2 na 1, mówicie. Gracie na dwa fronty. Dobra, teraz twoja kolej. Aaa, poszło. Dobra, teraz trzeba te małże pozbierać. No nie będą tak bezczynnie stać.
No, dawno mi się nie zbierało tych małż, ale jak mamy plażę, to korzystajmy. Tu jeszcze żółwik do ubicia. Dobrze, poszło. Okej, okay, surowiec, boże, surowiec, mięso, chciałem powiedzieć. Co ja gadam? Momentami to ja już nie wiem, co mówię. Kolejna małża? Kolejna. Dobra, pootwierajmy trochę tych małż. Łupy. Okej, okay, jedna perła na 5 małż. No, tak krucho, ale jest dobrze. W sumie i tak. Dobra, może my się kierujmy lepiej w drugą stronę, bo chciałbym tego questa wykonać. Bardzo mi na nim zależy. A czas na ubijanie stworzeń jeszcze będzie, bo myśmy tu dotarli. Trochę czasu nam to musiało zająć. Więc nie jesteśmy tu bez powodu. A nie będziemy też marnować czasu na pierdoły. Tylko chcę tam dotrzeć, zrobić misję i zakończyć odcinek. I tyle. I potem będziemy gadać z tym komendantem. O, dobra. O, walka z wielkim krabem. Trochę nie walczyliśmy, ale teraz jakoś nam, myślę, że nie będzie sprawiać problemu taki wielki krab. O, walnął. Proszę, patrzcie na niego. Patrz, jak cię kasuje tutaj. Już po tobie. Okej, dobra, zdechłeś. O jest. No i teraz jeszcze do wody wpadło. To fajnie, nawet. Niech sobie to leży. Tak w wodzie marnie, coś do podniesienia. Mamy bystre oko. Cieszę się. Kolejnego save'a bym sobie walnął. Dobra. Jest sens wyciągać mieczek? Jest, teraz jest. 3 na 1, o kurde, ta będzie się ciekawie działo. Unik. O, trzeba kilka uników robić, na to wychodzi. A jakoś się tak na mnie. O. Dobra, jeden ubity. Teraz twoja kolej. Dobra, jeszcze wielki krab. To się nie skończyła walka. Otwarta. O, patrz, kurde, jaki agresor. Dobra, teraz ty. Ło. Proszę. Kurde, teraz się już nieco niebezpieczniej zrobiło. Dobra, jedziemy ci. Nie broń się już. Kurde, patrz. Patrz, co uderzenie, to przynajmniej się raz obroni. Udło. Trzeba te uniki robić pieprzone. Kiedy ja cię skasuję? No, giniesz już? Patrz, da się bronić celowo. Poszło, kurde. Bydlak nawet był groźny. Ale jakoś nie stworzył mi większego problemu. Dobra, w ogóle mamy jakiś. O! Mamy 4000 chwały, to bierzemy na walkę wręcz. Wpływy, złoto usty. Aha, wytrzymałość, twardziel. Ha, co by tu teraz jeszcze tak dać? Na dobrą sprawę. A weźmy tą zręczność, bo ona się przyda przy tym. Kurde, co to za spadki FPS-ów? Jezu. Przecież teraz było po 10, widzieliście sami. Nie wiem, ta gra czasami mnie robi takiego ciulatego chuja, że to jest katastrofa. Dobra, i odcinek będzie podzielony na 3 części. Więc teraz pewnie mi zrobi cięcie. Najpewniej, za jakiś moment.
Więc no odcinek.